Cześć, tu Kasia z Nord.pl. Nie wyobrażam sobie pracy w kuchni bez robota kuchennego. Roboty kuchenne, zwane również wieloczynnościowymi, to bardzo szerokie pojęcie. Dlatego ja przedstawię Wam trzy warianty robotów. W tego typu modelach silnik znajduje się wewnątrz urządzenia. Zawsze dołączona jest misa z pokrywą wlotową i w zależności od modelu może być ona dwukomorowa, jak i jedno. W zestawieniu dołączone są różnego rodzaju akcesoria, w zależności jaką czynność chcemy wykonać. Na przykład mamy tarcze do szatkowania, rozdrabniania warzyw czy też owoców. Dostępne są również dwa rodzaje mieszadeł zazwyczaj, do ubijania piany oraz do wyrabiania ciasta, czyli te z takimi ostrymi hakami. Dodatkowo, jeżeli mamy ochotę na pyszne smoothie, możemy zdjąć misę robota i umieścić blender kielichowy. Możliwości jest bardzo wiele, jest to uzależnione od modelu urządzenia. W tego typu modelach silnik blendera pełni główną rolę napędzającą to urządzenie. Możemy również tutaj rozdrabniać warzywa, szatkować, kroić w kostkę. Wszystko w zależności od preferencji użytkownika. Jego wielofunkcyjność polega na tym, że dzięki przełożeniu silnika uzyskamy blender ręczny z tą końcówką lub rozdrabniacz, a także szatkownicę. Jeszcze innym rodzajem robotów wielofunkcyjnych jest mikser z misą, a także szereg przystawek dołączonych do niego. Dzięki przystawkom mamy możliwość rozbudowania tego robota poprzez szatkowanie, wałkowarkę do makaronu oraz przystawkę do mielenia mięsa. Tak naprawdę istnieje nieograniczona ilość przystawek, wszystko zależy od danego modelu urządzenia. Jak widzicie, szeroki jest wybór robotów kuchennych na rynku AGD, ale niezależnie jaki wybierzecie, ponieważ wszystkie części znajdziecie na nord.pl.